Rada Seniorów to taki organ, który ma takie trzy zadania, jakby opiniowanie, inicjowanie i zgłaszanie pewnych inicjatyw, które by były dla społeczeństwa, ewentualnie wniosków typu od pani prezydent coś, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że jest to taka wiedza skondensowana u ludzi, którzy już długo gdzieś działali, mają dużą wiedzę i mogą w jakiś sposób swoją wiedzą wesprzeć. Pomóc w opiniowaniu czegoś, prawda, w inicjowaniu, prawda, czegoś, które jest ważne, no i w realizacji potem rzecz tego zadania, które sobie ewentualnie postawimy. W dzisiejszej sesji idziemy w kierunku seniora, bo jak Państwo pamiętacie, co roku obchodzi się w Kędzierzynie Dzień Seniora, bardzo taki ważny dzień, jest to miesiąc maj i już w tej chwili czynimy przygotowania wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej nad wizją tego dnia, jak on ma wyglądać, jak to ma wszystko przebiegać, proszę Państwa, bo rzesza seniorów w naszym mieście jest duża. Duża i oczekiwania z ich strony są też duże, w jaki sposób się nimi, prawda, zajmiemy. Na ten dzień jest przewidzianych bardzo dużo, wiele imprez bardzo przyjaznych seniorom, od spotkania w kościele, prawda, do zabawy na dyskotece, co prawda wydawałoby się seniorzy już nie, a jedziemy do Pietnej, prawda, gdzie jest piękna dyskoteka i możemy się wspólnie zabawić. Będą wspólne spotkania. Na nasze spotkanie będziemy gościli gości zagranicznych, z Czechosłowacji i z innych zaprzyjaźnionych z nami miast. Myślę, że impreza, o której już można mówić dzisiaj w miesiącu maju, będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, bo będą mi też targi zdrowia. Na pewno ktoś, każdy z seniorów znajdzie dla siebie miejsce, gdzie chciałby się znaleźć i coś zobaczyć, posłuchać, zwiedzić.